Każdy egzamin był zdany w miarę zdolności.
Czasem potrzeba też odrobiny szczęścia, również wam go życzę. Zdajcie te egzaminy, a potem, jak powiedział Mark Twain, łapcie żagle, pomyślcie wiatry, podróżujcie, ślijcie, odkrywajcie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu dyrektorowi za zabranie głosu. Głos zabierze teraz przewodnicząca Rady Rodziców, pani Ewelina Brus. Mam dzisiaj ogromną przyjemność uczestniczyć w tym szczególnym dniu, bo zakończenia roku szkolnego i waszego już ostatniego roku szkolnego w tej szkole. W imieniu rodziców chciałabym po raz kolejny, już ostatni, serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, w szczególności wychowawcom, za wyrozumiałość, pomoc, tolerancję i zrozumienie problemów, które spotykały państwa na co dzień. Z naszej strony, ze strony naszych dzieci, jest nam bardzo miło, że ta nasza współpraca układała się jak najlepiej, z takim miłym akcentem wzajemnego zrozumienia. Młodzieży, ponieważ to jest ostatni wasz dzień w tej szkole, chciałabym życzyć przede wszystkim przyjemnych i wspaniałych wrażeń po tych 3 latach obecności w tej szkole. Zdania matury na 100% dla wszystkich. Żebyście mogli spełnić swoje pragnienia, plany życiowe, żebyście się dostali na wymarzone uczelnie i realizowali swoje ambicje i marzenia. Wszystkim państwu, ponieważ niedługo zbliżają się również wakacje dla młodzieży maturalnej, już niedługo, po egzaminach maturalnych, chciałabym z tego miejsca życzyć szczególnie udanych wakacji, przyjemnego wypoczynku, żebyście odstresowali się po tych trudnych dniach, które was w najbliższym czasie czekają. I jeszcze raz z tego miejsca serdecznie dziękuję i życzę wszystkim państwu w zbliżającym czasie również satysfakcji z waszych podopiecznych, z całej młodzieży, która będzie zdawała matury i później przyjemnego wypoczynku. Dziękuję bardzo. W tak ważnym dla absolwentów dniu nie może zabraknąć tych kilku słów przygotowanych dla nich przez młodszych kolegów. W ich imieniu wystąpi Eliza Harbus. Są chwile, które zapadają w pamięci. Jedną z nich jest zakończenie nauki w szkole średniej. W tej chwili nigdy nie zapomnicie, tak jak przechowujecie w pamięci początek roku w klasie pierwszej. Dzisiaj stoicie u progu dorosłości. Nie kalendarzowej, bo tę już macie, ale życiowej. Przed maturą i przed dorosłym życiem. Jesteście za swoje wybory odpowiedzialni. Za swoje marzenia i przyszłość również. Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym. Szkoła dała wam poczucie bezpieczeństwa. Stworzyła podstawy do zrealizowania marzeń o przyszłości. Nauczyciele pomagali zdobyć wiedzę. Już zawsze będziecie reprezentować naszą szkołę. Poziomem wykształcenia, kultury i języka. Wasze zaangażowanie, z jakim podeszliście do swoich obowiązków uczniowskich, będzie procentować przez lata. Wasza wiedza od tego momentu stale będzie się pogłębiać. Aby tej szansy nie zaprzepaścić, pamiętajcie o starym przysłowiu, że każdy jest kowalem swojego losu. Maksymalnie wykorzystajcie swoje zdolności intelektualne. Nie zmarnujcie szansy na swoją przyszłość. A marzenia, te duże i te maleńkie, niech się spełnią. Tego wam życzę w imieniu całej społeczności szkolnej. Dziękujemy za słowa skierowane do naszych starszych kolegów. Głos zabierze teraz przedstawiciel absolwentów Joanna Kawałko. Drodzy nauczyciele, wychowawcy, kochani koledzy, koleżanki, dziś po raz ostatni stoimy tu jako uczniowie tej szkoły. Już za chwilę będziemy jej absolwentami. Aż trudno uwierzyć, że te wspaniałe 3 lata tak szybko minęły. Ze szczerego serca więc dziękujemy naszym nauczycielom. To oni w tym czasie dzielili się z nami swoją wiedzą, mądrze przygotowując nas do zbliżającej się matury. Szczególne podziękowania należą się naszym wychowawcom, którzy towarzyszyli nam w drodze do dorosłości i w podejmowaniu ważnych decyzji. Myślę, że moi koledzy maturzyści zgodzą się ze mną, że to był dla nas wyjątkowy okres. Stoimy tu teraz wzruszeni i pewnie nie jednemu z nas kręci się łezka wokół, ponieważ dopiero teraz uświadamiamy sobie, że to koniec tej wspaniałej przygody. Na pożegnanie chciałabym wszystkim rówieśnikom życzyć powodzenia na maturze, młodszym kolegom fajnie spędzonego czasu i wytrwałości w tym męczącym okresie przygotowań do matury, a naszym drogim nauczycielom dużo sił i satysfakcji z pracy. Dziękuję.
Dziękujemy za wystąpienie. Pan dyrektor w swoim wystąpieniu podkreślił, że wśród naszych kolegów jest wielu wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Teraz właśnie wyróżni tych najlepszych świadectwami z czerwonym paskiem, dyplomami uznania i nagrodami. Wymienionych absolwentów prosimy o wystąpienie. Ze średnią ocen powyżej 5.0 są to Joanna Kawałko z klasy 3A, Maciej Łoza z klasy 3A, Anita Stochwitz z klasy 3A, Monika Mandziuk z klasy 3A, Joanna Kutko z klasy 3A, Dominika Mazur z klasy 3A, Justyna Pudyra z klasy 3B, Katarzyna Kowalosz z klasy 3B, Irena Jurniska z klasy 3B, Monika Katarzyna Kowalosz z klasy 3B oraz Magdalena Dyrka z klasy 3B. Gratuluję. Dziękuję. Życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Macie tego, tak? Maciej. Gratuluję. Życzę dalszych sukcesów. Miło nas płynąć z zaglądu. Dziękuję. Można pani? Pewnie sobie to proszę. Ani to stąd. Gratuluję. Dalszych sukcesów. Gdzie chcesz już na studiach? Stolica. Monika Mańca. Monika, gratuluję. Gdzie na studiach? Wszystko Stolica. Proszę bardzo. Tak? Dobra, dobra. Jasia, Piwko. Gratuluję Cię. Wszystkiego najlepszego Ci życzę. I gdzie się wybierasz? Do Krakowa albo do Łodzi. O proszę. Tylko chwalić. Dominika Mańca. Dominika. Gratuluję. Gdzie się wybierasz? Cóż, to wszystko z ulicą. Justyna. Justynko, gratuluję. Chemia? Tak myślałem. Ale jeszcze nie wiem. Oj, ale blisko. Gratuluję bardzo. Czy jest Kasia Kokosz? Kasia przed... No, Kasiu, sportowiec będziesz, czy inny? Gdzie? Ale co tu będziesz chciała robić? No, to gratuluję, proszę bardzo. Dziękuję. Irena Zawińska. Irena, tak, gratuluję. Wszystkiego najlepszego. Gdzie to będzie? Lubię, bardzo słusznie. My patrioci lokalni jesteśmy. Dziękuję bardzo. Monika Katarzyna. Gratuluję. Życzę sukcesów. I co planujesz? O, jest. Niezdecydowana jesteś, tak? Matura ci chyba pomoże w tym, tak? No na pewno. Dziękuję. Magda. Gratuluję Magdy. Gdzie się wybieramy? Kraków, Warszawa. O, wszyscy uciekają od nas. Tak. Jeszcze raz do tych życzeń, żebyś się dostała. Prosimy o wystąpienie uczniów ze średnią ocen 4,75-4,99. Są to Anna Żołądek z klasy 3A ze średnią ocen 4,94. Tomasz Stępień z klasy 3A ze średnią ocen 4,94. Maciej Cebalista z klasy 3A ze średnią ocen 4,94. Anna Jaszak z klasy 3E ze średnią ocen 4,94. Hubert Wyszkowski z klasy 3C ze średnią ocen 4,93. Anita Wadowa z klasy 3C ze średnią ocen 4,93. Ewa Staszczuk z klasy 3B ze średnią ocen 4,88. Dominika Renika z klasy 3B ze średnią ocen 4,82. Adriana Krzysztofska z klasy 3A ze średnią ocen 4,75. Anna Kierewka z klasy 3M ze średnią ocen
dalszych sukcesów, moje drogie. Proszę bardzo. Proszę, tutaj wstąpimy. Poczekaj. Tomek, najlepsze. Gdzie się wybierasz? Do mnie, do Lubliny. Patriota lokalny. Bardzo dobrze, dziękuję. Maciej. Gratuluję. Proszę dalszych sukcesów. Gdzie się wybierasz? Ten Kraków jest popularny. Ania nasza. Ania, tak? Ania. Wszystkiego najlepszego. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Ocen. Ci się spełniło, co sobie życzę. A jak podróżować na tej mocy? Gdzie sobie będzie podobała? No, się nie wydłużę. O, jeszcze nie, tak? Proszę bardzo. Dziękuję. Hubert, tak? Hubert, fizyka? Matematyka? Nie. O, proszę. Jak mi bliskie, słuchajcie. Gratuluję, życzę sobie. A gdzie się wybiera? Tak. No nie, no to wiadomo, ujął. Anita wasza, no? Anita. Wszystkiego najlepszego, gratuluję. 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 Życzę dalszych sukcesów. Gdzie się wybieramy? Tak. Słuchaj, oni się zmówili chyba. Dominika Religa. Dominika, tak? Nie, nie, właśnie nie. Dominika Religa. Gdzie jest? A nie była wysłana. Była. Jest. Ja zaraz ją wygłoszę. Zaraz. Tu jest. Gdzie jest? Z tyłu. Może ona nie wiedziała. Zaraz stańmy chwilę. Ale była czytana. Tak, teraz jest. Nie ma? No Dominiko. Witamy w szkole. Ada, to nie wypada. Nie, wypada. Gratuluję. Proszę bardzo. Gdzie się wybierę? W stronę ekonomii, ale gdzie to zobaczymy. No, słuchaj, no cóż. Kinga, tak? Tak. Proszę mi życzyć. Zdania dobrze gotowe. I zdrowia, tak? Proszę bardzo. Dziękuję. Ania Kierewka. Ania Kierewka, tak? Aniu. Wszystkiego najlepszego. No i co, dostanie się tam, gdzie sobie życzysz. A gdzie sobie życzysz? Do Warszawy. No nie, no nie, nie wiem. Pro ciebie, kolego Wysławie, nie. Proszę. O, dziękuję bardzo. E klasa? E. Kinga Kowal. Kinga. A ty gdzie się wybierasz? No cóż, życzę ci, żebyś się tam dostał. Oczywiście maturę zdasz. Patrząc na to. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dominika. Dominika, no Dominiko. Wszystkiego najlepszego. Proszę, dostanie się gdzie? To jest hiszpańskie, nie wiadomo. No proszę, proszę, hiszpańskie, no to cóż, gratuluję i życzę, żeby ty skorzystał z usług hiszpańskich. Dziękuję bardzo. Prosimy o wręczenie pozostałych dyplomów i nagród. Podziękowania za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie szkoły w latach 2011-2014. Krakańska z klasy 3 D. Katarzyna Jedyńska z klasy 3 D. Agnieszka Kremi z klasy 3 D. Małgorzata Kukiewska z klasy 3 D. Katarzyna Kłodko z klasy 3 D. Anna Jołowa z klasy 3 D. Paweł Grzyna z klasy 3 D. Katarzyna Kawa z klasy 3 D. Dziwanie Kawa z klasy 3 D. Tomasz Kazurkiewicz z klasy 3 D. Damian Kowalewicz z klasy 3 D. Maciej Cymańska z klasy 3 D. Angelika Kowalewicz z klasy 3 D. Damian Kowalewicz. Małgorzata Hens z klasy 3 C. Magdalena Henry z klasy 3 C. Aleksandra Mierda z klasy 3 L. Dominika Kupina z klasy 3 L. Aleksandra
A, to nie będzie faktycznie. Wielkie brawa. Dyplomy dla absolwentów, członków grupy wokalnej The Line, Freddy Majek. Prosimy o wystąpienie Moniki Katarzyny Bogaj z klasy trzeciej B, Roxany Jędrzejewskiej z klasy trzeciej D, Bartłomieja Dragarza z klasy trzeciej D oraz Daniny Kary z klasy trzeciej D.
zakończony mol książkowy, tak? Także... Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani. Także dziękuję. Pani robiła zdjęcia, więc prosimy, żebym tutaj... Ale sobie zaraz wspólnie pan nam zrobi. Także... Najwyższe wyniki tutaj... czytelnicze. Tutaj do nas. Także tutaj... Zapraszamy teraz serdecznie do wysłuchania montażu słowno-muzycznego przygotowanego na pożegnanie naszych starszych kolegów. Za chwilę przystąpicie kolejny próg. Nie pierwszy przecież w zmaganiach z życiem, tym razem jednak stanowiący znamienną granicę między beztroskim jeszcze dzieciństwem, a światem dorosłym. Za moment postawicie swój najważniejszy krok, bo droga, którą on zainicjuje, poprowadzi wprost do dorosłej przestrzeni życia. Tym samym otworzycie w nim nowy rozdział, który będziecie reżyserować tak, jak podpowiadają wam najskrytsze zakamarki serca. Rozpoczniecie wędrowanie, którego kresu nikt nigdy nie zna. Jednakże to właśnie w waszych rękach pozostaną decyzje, by nie stało się ono władzeniem, a drogą ku światu. Droga, którą idę, dłuży się. Koniec jej wciąż gdzieś we mgle. Dokąd zmierza ten mój drak? W jaką stronę? Rzeka, którą płynę, wielka jest. Ledwo gdzieś majaczy drugi brzeg. W ciemnie niosą wody te niezmierzone. Czy noc, czy dzień, czy świt, czy zmierzch, ta podróż trwa i trwa, a jej prawdziwy cel Bóg jeden tylko zna. Ślepy los, coś lub ktoś stale mnie prowadzi. Zatrzymaj się. To przemijanie ma sens. Ma sens. Ma sens.
niebawem otworzy przed wami swoje podwoje. To świat, który zawoła was wieloma imionami i wiele imion nadaje tym, którzy w niego wkraczają. Musicie więc pamiętać, by w blasku jego bogactwa nie zapomnieć o swoich, w których zostały zapisane wasze ideały, tym bardziej, że zawiłe życiowe ścieżki nieraz spowodują, że zapytacie, kim jesteście naprawdę, dokąd zmierzacie i wreszcie, jak bardzo możecie decydować o kierunku swojej drogi. Pamiętajcie, jak ważna będzie umiejętność mądrego odpowiadania na najtrudniejsze z pytań, z jakimi przyjdzie wam się zmierzyć. Dokąd płyniesz, bracie? Dokąd gnasz? Po co tak zawijać się? Jeden punkt przecież nie jest twarz. Tylko czas, proszę. Tak przemijasz w miejscu. Stasz się w tym słońcu głaz. Wszelki ruch to tylko pozór jest. Tylko czas, proszę. Świat dookoła pełni się jak rój. Ta gorączka wiecznie trwa. Świat wiruje, zjada ogon swój. Tylko czas do przodu. Patrz, co zostało. Popatrz, jak mało. Jakiś kwiat, jakiś list. W piasku ślad. Brzeg coraz dalej i wyższe fale. Twardy ląd, jasny ląd. Gdzie brzeg?
Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Bycie dorosłym nie zawsze, jak widać, będzie łatwe. Świat będzie was kusił, czarował, wciągał w swe tajemnice i mamił obietnicami. Niełatwo będzie wybrać, zdecydować, powiedzieć po prostu tak albo nie. Człowiek bowiem nigdy nie jest gotowy na to, co niesie mu los. Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia, narzucone mi tempo znoszę z trudem. Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją. Mój sposób bycia zatrąca za ściankiem. Moje instynkty to amatorszczyzna. Trema, tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza. Okoliczności łagodzące odczuwam jako okrutne. Nie do cofnięcia słowa i odruchy. Niedoliczone gwiazdy. Charakter jak płaszcz w biegu dopinany. Oto żałosne skutki tej nagłości. Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu,
albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć, a tu już piątek nadchodzi z nieznanym mi scenariuszem. Czy to w porządku? Pytam. O jak ostrożnie niosę ciche serce moje. O jak z niezmierną trwogą niosę je przez życie. Omijam drogę, którą torują przeboje. Omijam ścieżki, gdzie grozi rozbicie. Bo z takim trudem dałem mu ciszę ukojną. Z takim trudem dałem dla niego ostoję. Przystań dla umęczonych milczącą, spokojną. O jak ostrożnie niosę ciche serce moje. Zachowanie tego spokoju będzie w waszym życiu nieocenioną zdolnością. Wśród kaprysów losu znajdą się bowiem zarówno darowane wam wspaniałomyślnie ciepłe uśmiechy, jak i trudne, bolesne doświadczenia. Pamiętajcie, by w każdym z nich odnaleźć mądrą naukę, wypływającą z potęgi przemijania. Odnaleźć spokój i spełnienie. Co pewien czas zmienia się wiatr. Jesteśmy jak czarny dym rozciągnięty nad światem. Tak mały strach, kruchy gniew, strzepany z powiek pył pełnia pieśń o przyszłych dniach.
rodzaj wody, z liści, które drżą, rządzone dźwiękiem wiatru przelatującego pospiesznie. Jestem zmęczony, który nie chce usnąć. Patrzę uparcie głodnymi oczyma gwiazd. Noc, poprzez niebieskie szyby, każdy drgnie ciała, w końcach palców, pulsuje namiętnie, niespełniony. Jestem okrętłym głosem, wielką zewnątrz. Nade mną dni, o wielkich, pustych skrzydłach, mijają. Ucieka wciąż, znika na niej. A ty je chcesz na własnej ścianie. Chcesz zamknąć na wieczór, przed światem stąd. Skryć jak stary. Nie mów, nie mów nic w porządku wydarzeń. Proszę, obudź mnie uśnięciem na ciepło przyjmę. Thank you.
Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, pozwólcie, że bardzo serdecznie podziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację dzisiejszej uroczystości. Szczególnie serdecznie zaś dziękuję Pani Dacie Zelenko. Dziękuję bardzo. Brawa. Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszej uroczystości.